nie będę mięsa wyrzucał teraz, co się stało, bo ja nie należę do tych. Jak oni coś zrobią, to ja wtedy jak przypierdolę, to wtedy powiem, jak jest. Teraz do Wasilewskiego. Zawiesiłeś mnie, kurwa, na 2 lata, pajacu. Namawiali mnie, kurwa, przez 2 dni, wszystko robili, bo stracimy sponsorów. Dawid, nie zostawiaj nas. Damy ci słabego zawodnika, damy ci gościa, który po lewym prostym się wywróci. Jak już wiedzieli, że nie zawalczę i prezydent, kurwa, nie dał gali, wycofał, wiecie, dostaję SMS-a, że mam następny problem, doping. Kurwa, zrób coś, kurwa, Arabowi. To wszyscy się zbiorą i cię rozdupcą. A Polaka co? Pomoże? Sprzeda, podstawi nogę. Oczywiście. Wszystkie wojny. Jak były. I teraz zobaczcie, dlaczego ja to mówię. Z Roy'em Jonesem Juniorem walka, tak? Z legendą, kurwa, boksu. Siedzę w kryminale. Sytuacja, jakiej jeszcze na świecie nie było. Chłop siedzi w pustce, legenda przyjeżdża, mają walczyć, wypuszczają mnie na przepustce, się nadupcamy. Takiego czegoś jeszcze by nie było na świecie nigdy, tak? Idziemy, historia, bo my powymieramy wszyscy, ale w historii gdzieś tam by zapamiętali Polsce. No to nie. Pierdolą se za Mobuja. Teraz do Wasilewskiego. Zawiesiłeś mnie, kurwa, na 2 lata, pajacu. I co ci to dało? Straciłeś kurę, która znosiła złote jajka. Proste, grubo i na temat. Słuchajcie tu, teraz wam coś napiję. Wach. Pozdrawiam Wacha. Na bopingu, gdzieś tam go złapali, tak? Walczy o mistrza świata. Kasa jest nieporównywalna, kurwa. Wszystkie rankingi walczy, kurwa, z... dyskwalifikują go na ile? Pytam się, na ile? Stanozol to samo, co mnie w krwi znaleźli. Na ile go dyskwalifikują, kurwa? Na 8 miesięcy albo tam krócej. A mnie? Słuchajcie, a mnie? Na 2 lata? Ale od kiedy, kurwa? Od kiedy, jak to, kurwa, już się skończyło? Czyli to minęło jeszcze 8 miesięcy. Czyli tak, jakbym był zdyskwalifikowany na 2-8 miesięcy. W całej historii boksu czegoś takiego, kurwa, nie ma. W Stanach łapią ich, kurwa, na dopingu, co jest? No contest, walka i dają im jakąś tam, kurwa, nie wiem, karę pieniężną. Bo sobie samobójów nie strzelają, kurwa. Debile, kurwa. Taka jest Polska, niestety. Następny debil myślał, że mi pokaże, gdzie jest miejsce w szeregu. Słuchajcie, krótko i na temat. Wyniki miał kiedy? Pytam się, kiedy miał, kurwa, wyniki na stole. 3 tygodnie po walce miał wyniki na stole, do miesiąca czasu. Kiedy jest to ujawnione? Kurwa, po pół roku. Nikt nie wie dlaczego. Dlatego, że walkę mi zaproponowali w Rzeszowie. Prezydent się zgodził, kasę na to wyłożył, sponsorze. Ja powiedziałem, że nie będę walczył. Nie będę mięsa wyrzucał teraz, co się stało, bo ja nie należę do tych. Jak oni coś zrobią, to ja wtedy jak przypierdolę, to wtedy powiem, jak jest. Ale generalnie nie zachował się Wasilewski co do mnie w porządku, tak? I mówię, nie będę walczył. Namawiali mnie, kurwa, przez 2 dni, wszystko robili, bo stracimy sponsorów. Dawid, nie zostawiaj nas. Damy ci słabego zawodnika, damy ci gościa, który po lewym prostym się wywróci, kurwa. Tak, kurwa, się. I mówią na mnie, że ja oszukuję, kurwa. Ty, prosta. Ja mówię, chyba jesteś pierdolnięty, że coś takiego zrobię. Ja nigdy nie, w 100% nie wyjdę, jak nie jestem przygotowany w 100% do ringu. I co, jak już wiedzieli, że nie zawalczę i prezydent, kurwa, nie dał gali, wycofał, wiecie, dostaję SMS-a, że mam następny problem, doping. A teraz sobie, kurwa, wszyscy teraz niech sobie sami dołożą do tego historię.